Cześć moi drodzy. Trafiło mi się kolejne starcie z dwoma przeciwnikami naraz. Rzecz cała zaczyna się od pojedynku z tą foką Jakob. Odciągam go trochę od spawna, zanim wdam się w awanturę. A w odpowiedniej odległości robię splitesa, żeby się na niego nakierować i przygotować do minięcia czołówki. Kolejny splites pozwala mi się ściej na ogon, ale widzę, że tam zbliża się też foka. Nie foka, tylko King Cobra P63. Dlatego po postraszeniu foki zaczynam po prostu uciekać i odciągać przeciwników jeszcze dalej. Jako, że są trochę zbyt blisko spawna. Trochę przyspieszę, bo dłuższą chwilę ich tam odciągałem, budując pułap i energię. Foka widzę odpuszcza, ale to tylko taka zmyłka, bo ja wcześniej tego Jakoba spizgałem, chyba i to nawet dwukrotnie, więc on raczej nie odpuści. No i widać, że nie bardzo ma na to ochotę. Ale przeciwnicy są w dobrej odległości, żeby zacząć atak. No więc znowu split S i włączam się do starcia. Pierwsza rzecz, będzie trzeba ominąć czołówki. Najpierw od King Cobry, a później od Foki. Z tych dwóch przeciwników lepiej chyba wziąć się na warsztat najpierw Fokę, ponieważ jest mniej zwrotna i w manewrach łatwiej powinienem ją dojść. No i tu będzie trzecia czołówka, więc przemykam się przeciwnikowi pod brzuchem i dostaję tylko niegroźne draśnięcie. Natomiast sam zaczynam wychodzić na czystą pozycję do foki. Kolejnymi splitesami wspartymi nieco chinerykami mam wreszcie sytuację strzelecką i mogę zawrócić w stronę siedzącej mi gdzieś na ogonie kobry, z tego co ją słyszę, splitesem. Snap roll pozwala mi uniknąć ostrzału. I teraz przechodzimy do Rolling Scissors. No nie, takie bardziej ganianie się w pętli pionowej. Na szczycie pętli skręcam przepustnicę, żeby nos mi opadł szybciej. Ale przeciwnik dobrze użył rola i przez chwilę mnie zmylił, co jednak i tak nie ocaliło go przed jego losem. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!